Osi Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach, o ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą, jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę, kupując dedykowane Osi Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Oshe Speak Up, w którym rozmawiamy o dobrostanie i zdrowiu psychicznym. A moim dzisiejszym gościem jest Marek Kamiński, podróżnik ekstremalny, ale też założyciel Fundacji Marka Kamińskiego, o, o której porozmawiamy i autor książek. Witaj. Cześć, witam. Zanim przejdziemy do tematów właśnie też związanych ze zdrowiem psychicznym i odpornością psychiczną, to chciałam zapytać cię, jak dzisiaj się czujesz? Świetnie. Mam przed sobą parę takich ciekawych spotkań, czytałem fajną książkę po drodze właśnie do Warszawy, Johna Steinbecka, w sumie o życiu Johna Steinbecka i, i podróżach z czerlejem. Mm -hmm. także chociaż wstałem dzisiaj o 4.30, to czuję się świetnie. Okej. Okay. No to widzę, że ten motyw podróży też będzie nam się tutaj przewijał. Tu rozumiem, że dzisiaj podróż taka do Warszawy na, na nagranie, na spotkania, ale no, podróżujesz od nastoletnich lat już i to w taki dość ekstremalny sposób. Zresztą początki pewnie nie były aż tak ekstremalne, ale, ale później tak to się rozwijało. Czy jakoś o tym teraz myślisz po, po latach? Czego cię nauczyły te podróże? Tak, ja w ogóle jestem, jestem filozofem, więc jakby świat jest też pewnym zbiorem znaków i symboli mm -hmm. i jakby często za rzeczami kryją się inne rzeczy i za jakby zdarzeniami kryją się przyczyny, których może od razu nie widzimy, albo skutki, mm -hmm. które mogą być bardzo daleko. Myślę, że te podróże, szczególnie podróże ekstremalne, jakby mają takie bezpośrednie przełożenie na podróż ludzkości, bo e, ludzkość też była podróż, tak? Skądś do dokąd zmierzamy. Mhm. Teraz jest taki bardzo turbulentny czas właśnie, e, w którym według naukowców e, odporność psychiczna będzie metakompetencją do tego, żeby ludzkość przetrwała jako gatunek i w ogóle przetrwała na tej Ziemi czy w kosmosie. Więc e, jak najbardziej widzę taki bezpośredni związek między Swoimi podróżami, i które były takim swego rodzaju laboratorium, do tego, żeby właśnie zejść na samo dno duszy człowieka i zobaczyć siebie i też innych ludzi w takich różnych stanach bardzo ekstremalnych, od ekstremalnej mhm. radości do, do ekstremalnego upadku. I tak też wygląda nasze życie, że cały czas, jakby życie jest pełne, przynajmniej tak myślę, w większo dla większości ludzi pewną sinusoidą, w której jakby nie sposób uniknąć właśnie porażek, upadków i tego, że czasami nam się wydaje, że życie nie ma sensu, że nie damy rady, że jest nam ciężko i borykamy się najczęściej sami z sobą tak naprawdę, może nawet bardziej niż ze światem, chociaż wydaje nam się ze światem. I no właśnie, te, te doświadczenia z moich podróży, dzięki książkom też, które napisałem i dzięki programom, które też stworzyliśmy jako fundacja, cieszę się, że teraz też moje życie na właśnie nabiera nowego sensu i takiego też nowego celu, to żeby dzielić się tym doświadczeniem z innymi, bo właśnie jedną z rzeczy kluczowych dla odporności psychicznej jest to, żeby mieć przed sobą jakieś cele. Mhm. To jakby droga do celu, który Przynajmniej sami wierzymy, nadaje też nam sens, który pozwala przetrwać. Natomiast wydaje mi się, że, hmm, wydaje mi się też, że ta te podróż nauczyły mnie tego, że świat jest pewną iluzją, że żyjemy jakby w takim iluzorycznym świecie, często własnych urojeń, własnych cieni i nieraz przez całe życie nawet nie potrafimy się z tym. Jakby z tych cieni, jakby spoza tych cieni wydobyć? Mhm. Myślę, że większość osób kojarzycie jako podróżnika związanego z biegunami. I te bieguny na pewno też mają swoją symbolikę, ale zastanawiam się, jak, jak, jak w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby to właśnie tam odbyć takie ekstremalne podróże, żeby one były właśnie w jakiś sposób symboliczne? Czy to przyszło z czasem, może jako, jako taka? refleksja w trakcie. Nie opowiedziałeś, że na początku może te moje podróże nie były tak ekstremalne, ale były w sumie. Właśnie mm. Chodziło mi o te nastolatki. Zastanawiałem nastoletnie, nie? się właśnie nad tymi nastoletnimi podróżami, to wydaje mi się, że one nawet no, były równie ekstremalne mm -hmm. jak te dorosłe, chociaż oczywiście w innej skali i też jakby w innym nagłośnieniu bym powiedział. Yes. Ale też inna jest perspektywa oczywiście e, dziecka, nie wiem, pięcioletniego, 15-latka, a inna 25 mm -hmm. czy 30-latka. Myślę, że te nawet moje podróże, czasami myślę, że te moje podróże w dzieciństwie były, były bardziej ekstremalne niż te dorosłe. Ale podam takie dwa przykłady. Jako, jako 15-latek byłem na takim rejsie właśnie, wybrałem się w ten rejs bez rodziców do Afryki. Na tym rejsie na Zatoce Biskajskiej przeżyliśmy taki no, straszny sztorm, jeden z najgorszych sztormów chyba na Zatoce Biskajskiej, który... Uderzył wtedy też Wyspy Brytyjskie, bo wokół tych wysp odbywały się regaty i to były najbardziej tragiczne regaty w historii Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. A operacja ratowania rozbitków była największą operacją British Navy od czasów Dunkierki, czyli ratowania korpusu ekspedycyjnego mm -hmm. podczas, podczas II wojny światowej. I rzeczywiście, no, jakby wokół mnie, można powiedzieć, 15-latka, działy się różne dentejskie sceny. Mm. I być może, znaczy nie wszystkie oczywiście widziałem naocznie, ale też dzięki temu, że byłem w kabinie radioficera, mogłem śledzić też jakby akcję ratowniczą, to wszystko co się działo. Także rzeczywiście, jako 15 latek nagle jakby znalazłem, czytałem, czytałem wtedy dużo książek, i nagle jakby w jednej, dosłownie w jednej chwili, czy może w ciągu paru, paru długich chwil z takiego ściankowego rejsu statkiem, Nagle znalazłem się wokół, wokół cyklonu, rzeczywiście mm -hmm. to doświadczenie dużo mnie nauczyło, ale jeszcze bardziej może, znowu ta skala, bo jako pięciolatek miałem taki wypadek, złamałem sobie rękę i spędziłem pół roku bez rodziców. I to było rzeczywiście bardzo ekstremalne doświadczenie, ponieważ inne dzieci mówiły mi, że już nigdy nie zobaczy swoich rodziców. I myślę, że chyba dla pięciolatka chyba nie ma nic gorszego, czy właśnie nie stracić swoich rodziców, nawet. Jeżeli to nie było prawdą. Nawet chwilowo. Nawet chwilowo, ale ja w to uwierzyłem. Mhm. Więc jakby każde późniejsze doświadczenie już myślę, że jakby dzięki tym właśnie doświadczeniom z dzieciństwa mogłem sobie mm, z nimi poradzić. Także, także wydaje mi się, że, że właśnie te doświadczenia z dzieciństwa nas bardzo okay. często kształtują i mm, oczywiście dla, dla dziecka pięcioletniego, dziesięcioletniego. Człowiek 20 czy 30 dni stary, więc ta skala jest inna, ale właśnie warto o tym pamiętać, że to, co z perspektywy właśnie 30-40 latka może się nie wydawać wcale ekstremalne, mhm. ale dla, dla małego dziecka może być super ekstremalnym doświadczeniem. Jasne, jak najbardziej nie chcę tego wiesz, negować, Nie, absolutnie. Tak, ale tak, też tak. Warto, po prostu warto się nad tym zastanowić. Tak, ale też jakby jest w tobie, no, musiało być w tobie bardzo dużo takiej odwagi i, i też ciekawości, że jednak właśnie wybierałeś, mimo tego wczesnego doświadczenia, wybierałeś później takie świadome odłączenie się od rodziców, właśnie podróżując. To na pewno wymagało jakiegoś takiego wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, żeby móc sobie na to odłączenie pozwolić, tak wewnętrznie. Tak, myślę, że to doświadczenie nauczyło mnie tego, tak potem sobie to odłączyłem, że. Jakby większość z nas szuka oparcia w zewnętrznym świecie. tak Myśli, że najważniejsze są jakieś układy, mm -hmm. pieniądze, to, co jest na zewnątrz. Tak? że Dzięki temu możemy być kimś. Być w jakiejś strukturze społecznej często. Tak, być w jakiejś strukturze. Że ktoś nam coś da, że jakiś pomysł, ktoś nam da pieniądze, ktoś nam pomoże. Jakiś grant, jakieś znajomości i tak dalej, i tak dalej. Czy rodzina, prawda, że, że właśnie... Gdybyśmy się urodzili, może w, innym, w innej rodzinie, gdybyśmy mieli więcej czegoś, to na pewno byłoby inaczej. Także uzależniamy jakby swoje życie często od zewnętrznego świata i, mm -hmm. i tych warunków układów współrzędnych, nazwijmy to, zewnętrznych. Natomiast to doświadczenie jakby nauczyło mnie tego, że skoro znalazłem się wtedy w takiej pustce, że nie mogłem liczyć na żadną pomoc jako pięciolatek z zewnątrz. Myślę, że to oczywiście bardziej, wtedy nie byłem w stanie myśleć tak racjonalnie jak teraz, ale, ale moż, mogę sobie prześledzić y, mm, taką drogę myślenia pięciolatka, że skoro in, inne dzieci mówią, że już nigdy nie zobaczy swoich rodziców, to znaczy że ten świat zewnętrzny jest w jakimś sensie wrogi, nie można się temu poddać, tak? można w to uwierzyć yy, i może to do nas dosłownie zabić zabić w nas właśnie jakąś odwagę, zabić mm -hmm w nas e, jakąś chęć e, podejmowania ryzyka i często tak się dzieje właśnie, że przez takie doświadczenia e, ludzie zamykają się w sobie i, i nie są w stanie często potem tych traum przepracować. Więc myślę, że to doświadczenie mnie nauczyło tego, że jakby skoro nie mogę liczyć na zewnętrzny świat, to mogę może coś jest we mnie wewnątrz, tak? na czym mogę się oprzeć. I, I od tamtej pory zaprzyjaźniłem się sam z sobą. Zobaczyłem, że jakby wbrew temu, co też większość ludzi sądzi, że będąc z nas jest jakaś pustka i w sumie nie warto się tym zajmować, bo, bo raczej cały świat jest na zewnątrz, tam trzeba osiągać cele i coś zdobywać, to, to właśnie to świadczenie nauczyło mnie tego, że, że właśnie mogę się oprzeć na samym sobie, że to ode mnie zależy. Jakby nie mam wpływu na to, jakby coś dzieje na zewnątrz, ale mam wpływ na to, jak, co z tym zrobię i jak na to zareaguję. Także to doświadczenie nauczyło mnie tego, właśnie, żeby szukać w sobie tej siły, że nawet jak nie mogę na nich liczyć, to zawsze mogę liczyć na siebie, ale też nauczyło mnie tego, żeby jakby eksplorować ten wewnętrzny świat, poznawać siebie i, i że mm, nauczyło mnie też tego, że w tym wewnętrznym świecie jest taki sam kosmos jak na zewnątrz. Ale mówiąc też tak konkretnie, to myślę, że. Mm, że tak samo jak mamy DNA fizyczne, tak, które mówi o tym, jaki mamy kolor włosów, mm. jaki mamy kolor oczów, jak będziemy się starzeć i tak dalej, i tak dalej, jakby większość tych rzeczy jest zapisana, chociaż wszystko zależy też oczywiście od ekspozycji genów, to, to, to jest też być może coś takiego jak DNA duchowe, czyli właśnie um, jakieś przeznaczenie, zdolności, kompetencje, siła, które jeżeli potrafimy je wykorzystać, jeżeli potrafimy je zrozumieć jakby, to być może możemy znaleźć swoją drogę w tym życiu, znaleźć sens. Mhm. Także na pewno to były takie doświadczenia, które właśnie dały mi siłę i nauczyły mnie jakby tego, że życie to miliony możliwości, które są do wykorzystania. Mhm. Powiedziałeś, że, że to eksplorowanie świata wewnętrznego jest takie cenne i, i że powinniśmy to eksplorować, przyglądać się temu. I tak sobie pomyślałam, że może w takiej pustce, tej, która znajduje się dookoła, właśnie ten kierunek uwagi, ta uwaga przekierowuje się do środka. Nie? Że kiedy mamy wokół siebie nie wiem, pustynię, czy lodowiec, czy, czy właśnie brak tych bodźców z zewnątrz, to wtedy łatwiej jest to eksplorować? Znaczy to jest, jest też tak, że to jest jeszcze dlatego ważne, że jakby ma to takie bardzo dalekosiężne konsekwencje, mm -hmm. a mianowicie, że, że zewnętrzny świat jest odbiciem naszego wewnętrznego świata. To jest tak, że jakby od tego, jak wygląda nasz wewnętrzny świat, zależą decyzje, które podejmujemy, tak? Decyzje o tym, nie wiem, jaką wybierzemy szkołę, jak, jaką, jakiego wybierze, jak, jakie studia, jaką pracę, jakiego partnera życiowego czy partnerkę, ponieważ albo mamy w sobie, w sobie siłę, że sami o tym decydujemy, albo właśnie poddajemy się, że ciągle nasze decyzje są decyzjami zewnętrznego świata, bo to się nam podpowiada: rodzice, nauczyciele. Więc nasze myśli, ta struktura wewnętrzna zamienia się w decyzje. A te decyzje zamieniają się w pracę, mm. w życie, w mieszkanie, w dzie dzieci, no jakby w to wszystko, to się wiąże z konsekwencjami. I często potem ludzie się budzą w wieku, nie wiem, 30, 40, czy 50 lat i myślą sobie, ale skąd, ale skąd ja się tutaj wziąłem? Dlaczego to tak wygląda? Przecież jako dziecko mm. miałem inne marzenia. Dlaczego no, robię coś to? Innego. Jestem z tą osobą? Tak, ale właśnie często jakby nie wierzymy w swoje marzenia i właśnie... Także to dlatego jest ważne. Natomiast, jeśli chodzi o tą pustkę zewnętrzną, to tak naprawdę pytanie, co jest pełnią? tak? Czy, czy rzeczywiście to, co nas otacza, to jest jakaś pełnia? Czy to jest. Jakoś, no na pewno pełnia jakaś bodźców, ale forma, nie wiem, czy wartościowa. Jakaś inna forma pustyni, właśnie pusta, pustyni wartości i tak dalej, więc czasami jest tak, że. Taka pustka właśnie zewnętrzna jest taką pełnią, mm -hmm. ponieważ możemy sięgnąć do tego, co dla nas najważniejsze, ale czasami taka pełnia właśnie, pełna pełnia też śmieci w jakimś sensie rzeczy bezwartościowych jest pustką, która, która po prostu przechodzi do nas i nasze życie staje się też puste. Mm -hmm. Jedną z takich metod, które opracowałeś, które wykorzystujesz też w fundacji, jest metoda Biegun. Zgadza się. Chciałabym, żebyśmy chwilę o niej porozmawiali, bo myślę, że to jest też fantastyczna metafora, właśnie do wyznaczania sobie celów, osiągania ich, ale pewnie nie zawsze osiągania to o tym też powiemy ale tak dla kontekstu. Dlaczego akurat Biegun co Cię właśnie w nim zainspirowało do tych przemyśleń? Znaczy biegun jest jakby, biegun jest w ogóle, to ciekawa historia i, i może ja teraz jestem może bardziej uraźwiony na te bieguny, ale często jak czytam jakieś książki, to cały czas są jakieś bieguny. Cały mhm. czas jakby, czy są książki o psychologii, czy są książki dla kobiet, czy dla dzieci, to ciągle są jakieś bieguny, właśnie ciągle są te metafory, więc w jakim sensie te bieguny rzeczywiście pomijając jakby bieguny geograficzne, to mhm. sama jakby w jakimś sensie dwubiegunowość życia, tak, prawda, kłamstwo, e, napięcie między jakby różnymi decyzjami, czy różnymi właśnie skrajnościami. Bieguny to najbardziej skrajne punkty Ziemi, wokół których obraca się, obracamy się teraz mhm. też, cały świat się obraca wokół, e, wokół osi, która przechodzi przez te dwa punkty, więc jakby, a ponieważ tak naprawdę świat to jest też... E, wiele różnych światów, tak? No bo jest ten świat właśnie geograficzny, ale są też jakby światy stworzone przez człowieka, świat internetu, świat emocji. Mhm. Jakby świat to jest tak naprawdę wiele tych światów i te światy też mają swoje bieguny właśnie. Stąd jakby te bieguny rzeczywiście w jakimś sensie są, są istotne w życiu człowieka. Natomiast w moim przypadku to było tak, że hmm, pamiętam, że kiedy dochodziłem na biegun północny to było, to po pierwsze, to była taka dla mnie niemożliwa podróż, wydawało się, że wtedy z Wojtkiem może nie dam rady, żeby ten biegun zdobyć, ale udało nam się, zdobyliśmy go. I, i rzeczywiście na biegunie nie można się osiedlić, po prostu ten biegun jest cały czas w ruchu, ponieważ jest to kra, mm. ten biegun znajduje się na krze, która... Jest w ruchu, płynie, więc po dwóch godzinach już byliśmy kawałek od bieguna. I podobnie jest w życiu. Jakby w życiu osiągamy jakieś punkty, jakieś cele, nawet te największe, nie wiem, studia, jakaś praca, ukochana osoba, cokolwiek. I, i życie płynie dalej, jakby nie można się jakby mhm. zostać w tym punkcie, tak? I jeżeli nie wybierzemy następnego celu, to Życie można zdryfować tam, gdzie nie chcemy. Ale też, to często też rodzi takie ogromne rozczarowanie, że dochodzi się do tego punktu i, i no on jest tak ulotny, że, że później przychodzi takie tak. zasmucenie wręcz. A dokładnie taką przyczyną, że jakby sformułowania tej metody biegunu, była wyprawa z Jankiem Merą, Kiedy mm -hmm. właśnie starałem się takim wyzwaniem, jak e, to, żeby zmienić życie 15-letniego czy 13-letniego w sumie chłopca, wtedy, kiedy spotkaliśmy się, Jesek miał 13 lat i kiedy wymyśliliśmy właśnie, że ta wyprawa na biegun może być taką podróżą bohatera, która może zmienić jego życie, to oczywiście ta wyprawa wiązała się z wieloma niebezpieczeństwami. Chodziło mm -hmm. o to, żeby jak najlepiej Janka przygotować do tej wyprawy. A ponieważ miałem ze sobą wtedy już życie też, w którym było wiele sukcesów, wiele porażek, to właśnie postanowiłem jako filozof i fizyk znaleźć taki algorytm, taką metodę, która jakby wyciągnąć te wnioski z wszystkich wypraw, w jaki sposób udało mi się bezpiecznie przeszyć i dot, mm -hmm. dotrzeć do tego punktu. I właśnie to właśnie był taki impuls do, do powstania tej metody biegun, czyli sztuki osiągania celów, ponieważ odporność psychiczną też jest zmiana najlepiej też buduje się właśnie przez osiąganie celów. I ta metoda z jednej strony jest prosta, składa się z pięciu kroków. E, pierwszy krok to odkryć swój biegun, czyli umiejętność definiowania celów. Drugi cel to Mapa drogi, czyli umiejętność planowania drogi do celu. Trzeci to droga i zważanie cel, czyli adaptacja do zmieniających mm. się warunków, rozwiązywanie problemów, które zdarzają się w drodze do celu. Trzy, czwarty krok to biegł mi porażka, czyli właśnie to, że nie każde nie każdy przedsięwzięcie kończy się sukcesem, ale jeżeli potrafimy wykorzystać potencjał porażki, to największe mm. porażki możemy zamienić w sukcesy. A jeżeli potrafimy wykorzystać potencjału sukcesu, to największe sukcesy możemy zamienić jeszcze większe porażki. I ostatni, piąty krok to poznaj samego siebie. myślę, że te kroki się wydają bardzo proste, ale na temat chociażby tego piątego kroku, poznaj samego siebie, napisano, nie wiem, myślę, że z 10 tysięcy książek. Więc mimo wszystko, że słowa czasami brzmią banalnie. To, to właśnie te kroki nie są banalne i ułożenie też nie jest. I tak jak, nie wiem, równanie R u na kwadrat wydaje się paroma znakami, które jakby są łatwo zrozumiałe, ale zachowując się wszystkie proporcje między tymi, tymi, tymi dwiema tymi to definicjami, to, to równanie potrafi wyzwolić niesamowitą energię i tak samo te pięć kroków odpowiednio jakby zrozumianych i przećwiczonych i, i wprowadzonych w życie potrafi właśnie, tak jak w przypadku Janka, zmienić życie nie tylko jednego człowieka, ale, ale setek tysięcy ludzi, którzy za przykładem Jankę mm -hmm. też uwierzyli w siebie i zmienili swoje życie, ale też od tamtej pory właśnie tę metodę przez aplikacje, live plan, poprzez warsztaty, poprzez programy, które też, no chociażby teraz dla dzieci, um, tworzymy dla dzieci ukraińskich, które, które mają post stresy załodziowe, czyli stres półrazowy. Mhm. Pracujemy też w Rwandzie, ale oczywiście przede wszystkim w Polsce. I tak, i ta metoda właśnie zastosowana w praktyce stosujemy do tego, żeby budować najważniejszą kompetencję, która jest w dzisiejszych czasach czyli właśnie odporność psychiczną. Mhm. I to robimy właśnie w szkołach. Prace z samorządami, też poprzez Centra Mocy, poprzez Marsze Mocy i też Kongres Mocy, który 4-5 października organizujemy w Gdyni. A jak rozumiesz tą odporność psychiczną? Bo to jest taki temat, który uhum. też gdzieś tam w świecie psychologii się pojawia od, od niedawna, ale no, on istnieje z nami na pewno od w zasadzie początków, pewnie człowieka. I wydaje mi się, że kiedyś ta odporność psychiczna była może mm, czymś bardziej naturalnym, nad którym nie trzeba było się zastanawiać, bo nie było właśnie tylu tych przeszkadzaczy w osiąganiu jej. A jak ty to rozumiesz? Tak, ja to rozumiem w ten sposób, że odporność psychiczna to jest, to jest sztuka adaptacji do zmieniającego się świata przede wszystkim. Mm. I być może właśnie też w tej definicji tkwi klucz do odpowiedzi, do, 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 do jakby twojej wątpliwości, czy do twoich właśnie spostrzeżeń, że dlaczego teraz jest tak ważna, a przedtem mm -hmm. wydaje się mniej była ważna, ponieważ nigdy świat nie zmieniał się tak szybko, mm -hmm. jak w obecnych czasach. E, także o ile, i pomyślimy już, nie chcę teraz sypać danymi, tak, ale kiedy pomyślimy o tym, jak zmienił się świat w ostatnich 50. 10, mhm. a nawet 5 latach, to widać, że ten, ta zmiana ma charakter wykładniczy, czyli bardzo szybko rosnący. Tak. Jakby człowiek jakby nie jest w naturalny sposób przystosowany do takich szybkich zmian, i tak jak mamy na przykład wychowanie fizyczne, które, które buduje naszą odporność mhm. fizyczną, to nie mamy właśnie wychowania psychicznego, które budowałoby naszą odporność psychiczną. E, więc e, odporność psychiczną też rozumie jako umiejętność, e, dzięki odporności psychicznej możemy też jakby e, realizować cele, które sobie stawiamy w tym szybko zmieniającym się świecie. Mhm. Więc e, o ile przedtem, o ile kiedyś można było, właśnie ta odporność nie była tak bardzo istotna, ponieważ świat się tak szybko nie zmieniał i mogliśmy powoli jakby jej, jej nabywać, ale też, jeżeli też nawet nie była taka duża, to, to nie było takich bodźców, które by właśnie powodowały konieczność tak bardzo, czy przydatność jej. Tak teraz świat zmienia się tak szybko, że, że po prostu ludzie nie są w stanie za nim nadążyć, tracą jakby orientację, tracą punkty współrzędne, a przede wszystkim jakby tracą sens życia, tak? Gubią się w tym świecie, czy gubią się w tym świecie nie potrafią odnaleźć jakby e, sensu życia i też e, jakby można spożyć na twarde dane. Dlatego też właśnie za, może zajęliśmy się, jego fundacja, jego kamieński podejście mm -hmm. zajęliśmy się odpornością psychiczną, ponieważ już w 2015 roku dane Światowej Organizacji Zdrowia mówiły o tym, że w 2030 roku mm, depresja będzie e, chorobą numer jeden ludzkości czyli będzie naj, naj, najczęściej e, m, najczęściej diagnozowana jednostką chorobową. I tak. oczywiście e, COVID, czy, czy kryzysy takie jak wojna na wojna w mhm. Ukrainie ale spowodowały przyspieszenie tego procesu, ale, ale to są jakby tylko takie dźwignie, przyspieszacze, natomiast jakby problem tkwi gdzie indziej i rzeczywiście jakby odporność psychiczna jest takim krokiem przedtem, że dzięki temu przynajmniej części właśnie tych zaburzeń czy chorób psychicznych, które, które liczba będzie wzrastać, można, można uniknąć. I ja przyznam, że występowałem też jakby na wielu forach, między innymi na onz cie ostatnio miałem takie, takie małe przemówienie, no właśnie na takim forum poświęcone psychiczne psychicznemu dzieci. No i tam było 200 chyba, przypamiętam pamiętam. No w dużej liczbie, liczb, duża liczba ambasadorów e, mm -hmm. różnych państw, które przy ONZ. I jakby wniosek był jeden, że niezależnie od, e, od tego, jak bardzo bogaty jest kraj, niezależnie od tego, czy biedny, niezależnie od tego, w jakiej strefie ten kraj leży, czy bardzo ciepłej, czy bardzo zimnej, czy taki, który jest bardzo dużo dni słonecznych. Czy takich, który jest dużo, tych jest dużo mniej, tak by ten problem odporności psychicznej wśród dzieci, szczególnie wśród młodzieży na całym świecie jest, jest, staje się problemem, i brak jest narzędzi, takich skalowalnych narzędzi mhm. edukacji, aby sobie z tym problemem radzić. Także także właśnie to, ta diagnoza, jakby, którą podjęliśmy w 2015 roku, żeby zająć się właśnie tą odpornością i zająć się programami, które tę odporność budują, to, to była słuszna diagnoza. I, no I dzięki temu, właśnie od czasów wyprawy z Jankiem Melą, poprzez jakby warsztaty, marsze mocy, kongres, tak, kongres, bo to już będzie drugi kongres mocy, byliśmy w stanie. Jakby rozwinąć narzędzia, które tę odporność budują, łącznie z diagnostyką. Z diagnostyką mhm. stworzyliśmy takie narzędzie psychometryczne TOP 360, czyli właśnie test odporności psychicznej 360, i dzięki temu też możemy zaczynać właśnie od diagnozy odporności i potem w odpowiedni sposób dla danej osoby czy dla danej grupy dobierać narzędzia budujące tę odporność. Mhm. Powiedziałeś, że tak jak mamy to wychowanie y, fizyczne... Także odporność to mhm. jest naprawdę e, bardzo szeroki temat i myślę, że, że on będzie jakby, będzie ten temat, jakby ten problem będzie narastał. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że, mm, że po prostu e, ludzie właśnie tylko chciałem dokończyć że to mhm. myśli, ale pomyślałem sobie, że że właśnie ludzie tracąc jakby taką kontrolę, tracąc takie poczucie kontroli nad własnym życiem, <laughs> i tracąc jakby przez to <laughs> też sens tego życia, jakby właśnie to może być koniec dosłownie cywilizacji. Dlatego, dlatego właśnie ta meta ta kompetencja, taka jak odporność, jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli stracimy um, takie poczucie sensu życia, to niezależnie od tego, ile będzie tego bogactwa, ile będzie mediów społecznościowych, mm. ile będzie filmów na Netflixie, ile będzie super filmików na TikToku itd., dalej. czy na Snapchacie, to, to jakby to wszystko nie będzie miało sensu. Po prostu, jeżeli nie będziemy wiedzieli, dokąd idziemy i, i nie będziemy w to wierzyć, to, to jakby to czeka nas. W jakiejś perspektywie oczywiście, może nie, mhm. może nie 50, może nie 100, może trochę dłużej lat, ale, ale jakiś Oby. koniec. Tak, myślę, że, że tak jak e, o tym opowiadałeś, to, to jak najbardziej ze mną rezonuje i myślę sobie, że to też. Nie chodzi na pewno o to, żeby tym celem było właśnie, nie wiem, zdobycie Mount Everest, co też już staje się problemem z drugiej strony. Czy zdobywanie właśnie jakichś tam innych biegunów, no nie, szczytów oczywiście. podróży, czy, czy jakichś właśnie ogromnych sukcesów, mhm. bo tą wartością i sensem może być nadal. Taka, taka podstawowa rzecz jak rodzina, A przyjaźń, sumie, jest, właśnie rozwój osobisty. Tylko umowne te bieguny są naprawdę w nas nie nazywane. Jasne, to, tylko na czym że, to świata jakby pokazuje i tak globalizacja też sprawia, że my już trochę nie, wie, nie wiemy w co włożyć ręce, w co wierzyć, komu się przekonać. Musimy się zwrócić do siebie, do swojego umysłu. Musimy mhm. wierzyć jakby, <słys》>. musimy przede wszystkim wierzyć w siebie. Mhm. Nie komuś myślę, ale przede wszystkim zacząć od siebie. Uwierzyć w siebie, nie wiem, zobaczyć kim jesteśmy, usłyszeć jakiś wewnętrzny głos, poznać siebie, zaprzyjaźnić się z sobą. Mm -hmm. Myślę, że, że to jest właśnie, to jest właśnie naj, chyba najważniejsze. I stąd też, też jakby jako fundacja i, i też ja tworzy, tworzymy takie mm -hmm. narzędzia, też właśnie te, chociażby książki, takie jak Dziennik Moty czy Powerful Start, czy ten tryb, który ostatnio napisałem, ale oczywiście. Tych jakby narzędzi jest bardzo wiele. Bardzo wiele ludzi się teraz tym zajmuje jest bardzo wiele inspiracji do tego, żeby zająć się sobą, mm -hmm. żeby, żeby poznać siebie. Najprościej zacząć od tego, żeby przez pięć minut być w ciszy sam sobą. To nie jest bardzo, tak, tak bardzo trudne. Mm -hmm. Nie jest trudne, ale dużo osób może czuć już jakieś przytłoczenie. Tym natłukiem myśli, jak się pojawia, bo to, o czym mówiłeś, depresja, która jest właśnie jedną z coraz najbardziej częstych chorób, wiąże się też z tym, że pojawia się dużo krytycznych myśli o nas, o świecie, o przyszłości. I te krytyczne myśli one nie muszą być prawdą, ale one przytłaczają. I to też dzieje się z młodymi ludźmi. Mhm. No i myślę, że odporność jest tutaj właśnie tym takim S niewierzeniem w to, nie? Stąd właśnie jakby, um, stąd właśnie taki, taki też taka rada, żeby um, kiedy rano wstajemy, zanim, nie wiem, poświęcimy czas dla świata, zanim zaczniemy się zajmować się problemami tego świata i innych mm -hmm. ludzi, żeby poświęcić chociaż pół godziny dla siebie. I tak jak mówisz, te myśli, krytyczne myśli, to też umysł jest jakby po to, żeby produkować myśli. Ale wcale nie wszystkie myśli, które u nas produkuje, mają jakąkolwiek wartość. Dużo myśli to mogą być śmieci. I czy myśli, które jakby są niebarte uwagi, ale one są. I jeżeli nie jesteśmy, właśnie nie, nie znamy siebie, nie, nie cała nasza uwaga jest skierowana na zewnętrzny świat, mhm. ani z, jakby nie, nie mamy właśnie tej uważności na siebie, nie jesteśmy w stanie jakby. Nie znamy siebie i nie wiemy, jakby, które rzeczywiście z myśli mają jakieś konsekwencje, a które ich nie mają, które po prostu są prawdziwe, które są fałszywe. To wówczas właśnie właśnie ulegamy temu temu, temu, temu właśnie Takiemu złudzeniu, złudzeniu, też, złudzeniu i te, temu też, że te myśli krytyczne są prawdziwe. Ale to, mm -hmm. to jakby nie dzieje się samo, nie ma tutaj, jakby. Cudownych recept, tak, żeby zmienić swoje ciało, mm -hmm. tak, żeby być żeby być bardziej odpornym, właśnie i żeby, żeby być w stanie podjąć jakiś wysiłek. Musimy wykonać pracę. Nie mm. da się wyknąć jakieś pigułki, <grym> prawda? Albo przeczytać jakieś książki. Tak samo jest jakby z, z pracą z własnym umysłem. Po prostu <laughs> tak samo jak jest właśnie. <laughs> Taki fitness fizyczne, Podobnie trzeba ćwiczyć tym fitness umysłowym. Mhm. No właśnie, bo mówiłeś o tych narzędziach. Niektórym, niektórym może się to kojarzyć, narzędzie, jako takie właśnie zadanie, że zrobię to może tam nie wiem, kilka razy, tak? Czy nawet powtórzę. Mhm. I dzięki temu zbuduję tę odporność, ale myślę sobie, że to są. Narzędzia bardzo różnorodne i, i też na pewno niekiedy są to bardziej skomplikowane zadania, czy procesy, czy właśnie te drogi, które możemy obrać. Mm -hmm. e, powiesz trochę o tych narzędziach, <coughs> które Ty, wytworzycie tak. w fundacji? Tak, ja miał, mógłbym dużo opowiadać o narzędziach, tylko, m, tylko właśnie e, nie wiem, czy to by się też przyczyniło do. Do dobrego zrozumienia tego problemu, dlatego też posłużę się pewną metaforą. Jasne. Kiedy szedłem na, na biegun północny czy na biegun południowy, e, miałem ze sobą sprzęt, tak? mm -hmm. taki jak namiot, sanie, jedzenie, prymus i tak dalej. Ale ten sprzęt mógł się zepsuć. Tak? Mm -hmm. mógł, prymus mógł się zepsuć, wtedy nie mógłbym topić wody z lodu i mógłbym umrzeć. Albo mógł przyjść wiatr i mógł połamać jakby ty namiotu i gdybym nie miał właśnie narzędzi takich jak nóż szwajcarski, lederman i takiego za, zapas e, pewnych rzeczy do operacji, które musiałem przewidzieć już przedtem, e, to jakby wyprawa e, w najlepszym wypadku skończyłaby się niepowodzeniem. Dlatego te narzędzia, e, jakby, które miałem z sobą, są bardzo ważne. E, I podobnie jest właśnie jakby z tym wewnętrznym światem. E, <laughs> do tego wewnętrznego świata, do swojego umysłu też czasami taki rodzaj właśnie noż, taki mm -hmm. noż szwajcarski. Noż szwajcarski to jest, nie wiem czy, czy wiesz co to jest, ale ale pewnie większość ludzi wie, tak? To urządzenie jest takie wielofunkcyjne, wielofunkcyjne <laughs> urządzenie, które ma w sobie stezoryk, siubokręt, nożyczki, mm -hmm. e, szczypce, czasami piłkę do metalu. Wydaje się, że to, że to wszystko jest takie właśnie piłka do metalu. Po co mi w, w kieszeni piłka do metalu? Ale ale właśnie w przypadku uprawy na biegun, kiedy trzeba chociażby przeciąć taki, przepiłować taki mast i po to, żeby, żeby złączyć, złączyć jakby dwie części z łączką, to jest bardzo ważne. I podobnie właśnie jest z tymi narzędziami do wewnętrznego świata, tylko oczywiście te narzędzia nie są materialne. To są często pytania, to są często praktyki, takie mm. właśnie jak medytacja i i podam taki przykład też z wyprawy, kiedy taki, takie narzędzia, właśnie. Ja kiedy na biegun, to, to nie miałem tej świadomości, jak bardzo ważna jest odporność psychiczna. Wydawało mi się wtedy, że najważniejsza jest właśnie ta odporność fizyczna, chociaż nieświadomie to poprzez właśnie takie bardzo ekstremalne ćwiczenia fizyczne, jak bieganie dwóch półmar półmaratonów w tygodniu. Y pływanie na długich dystansach i tak dalej, I budowałem też jednocześnie odporność psychiczną. Ale na przykład e, kiedy szedłem właśnie na biegun północny, czy przedtem jeszcze przez Grenlandię, miałem tak jak mówić, taki, taki natłok krytycznych myśli, mm -hmm. że, że ciągnę sanie, które ważą 70 albo 150 kilo, e, że nie ma powietrza, że za chwilę po prostu jest tak zimno, że za chwilę umrę, że za, zaraz dostanę zawału serca, stracę przytomność, mm -hmm. upadnę i zamarznę i praktycznie nie wiedziałem jak sobie z tym poradzić właśnie z tymi, z tymi krytycznymi myślami, które umysł sam produkował, bo umysł też jakby chce być w strefie komfortu, tak? Nagle jakby tę strefę mm. stracił i chce wrócić, tak? że po co, po co się męczyć? co się męczyć, tak? Przestań. Więc e, i też nie wiedziałem co z tym zrobić. I nagle zacząłem liczyć do tysiąca. Po prostu liczyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mm -hmm. I Zrobiłem takich parę rund i nagle wszystko przeszło. Znaczy to właśnie liczenie do tysiąca było taką formą medytacji. Właśnie uwolnienia się od tych krytycznych myśli i też w jakimś sensie przekroczenia trochę samego siebie. I po takich trzech rundach nagle wszystko było dobrze. Umysł był spokojny, serce biło normalnie. Nie było zagrożenie, wszystkie zagrożenia nagle zniknęły, czyli te wszystkie zagrożenia, to one pochodziły mm -hmm. z mojego umysłu. Mój umysł po prostu je produkował i, i rzeczywiście te myśli mogły mnie dosłownie zabić. I później zawsze właśnie kiedy przychodził do mnie strach albo kiedy Właśnie przychodziły takie myśli, takie sytuacje. Oczywiście to nie jest cudowne narzędzie, bo czasami rzeczywiście to też, też wymaga to praktyki, rozróżnienia. Kiedy mm -hmm. i dlatego te narzędzia potrzebna, nie wystarczy jedno potrzeba, ale to jest taki właśnie przykład narzędzia. że Kiedy czułem, że właśnie ogarniamy takie myśli, to wtedy zacząłem liczyć do tysiąca. Albo też można stosować modlitwę na przykład. Jest, jest jakby wiele form pracy z umysłem, ale właśnie do tego, żeby przerwać ten ciąg myśli, i mieć, zrobić sobie taki break. Mhm. To jest no, przekładając to na komputer na przykład, tak? To jeżeli komputer nam się zawiesi, mieli po prostu coś, mieli, mieli i nic jakby, nic jakby z tego nie wychodzi, to restart, często restart mhm. pomaga, tak? Wyłącza włączenie włączenie. No Czekanie więc... wtedy nie pomaga zazwyczaj. Czekanie pomaga, tak. Czasami można wyczerpać energię po prostu, mhm. nie? Więc, mm, więc właśnie to, ta medytacja... Przypomina taki restart, Więc, ale oczywiście tych narzędzi jest bardzo wiele. tak? Takim narzędziem jest też umiejętność planowania, umiejętność znajdowania sensu, umiejętność odbijania się od porażek, umiejętność radzenia sobie z porażkami, umiejętność przewidywania, wizualizacja. Ale tak konkretnie, właśnie drugim takim narzędziem, które ja używałem, które właśnie też buduje odporność psychiczną, jest wizualizacja. Mhm. To bipolacja polega na tym, że no powiedzmy, że mam pójść na biuron północny. I oczywiście mogę pozbierać zabawki, tak, czyli sprzęt, i powiedzieć, dam radę. Ruszam, dam radę bo najwyżej zginę, albo coś, ale albo coś się stanie, zobaczymy, jak to będzie, tak? Będziemy się uczyć na błędach, a właśnie życie jest za krótkie, żeby się uczyć na błędach. Często czasami w tych czasach, w których żyjemy, może być tak, że bo on, który popełnimy, może być ostatnim błędem w życiu, bo jak stracimy życie, to już jakby nic się z tego nie nauczymy. Mhm. Więc e, więc właśnie wizualizacja, czyli no powiedzmy, że mam w listopadzie, co, co może być prawdą akurat, to nawet dzisiaj, że w listopadzie mam na przykład dlatego właśnie też jestem dzisiaj, to jest taki projekt, w którym może wezmę udział i, i może właśnie w listopadzie wyruszę na Biółnoc Południowy mhm. z, z pewną wyprawą. Jako przewodnik. E, więc e, jakby jestem tutaj dzisiaj i wizualizuję sobie, czyli krótko mówiąc, puszczam sobie film, tak? Można powiedzieć, że puszczam sobie film, jak będzie wyglądała wyprawa na biegun południowy, czyli, czyli proces przygotowań, wyprawa, zakończenie i powrót mhm. z bieguna. E, żeby taki film sobie puścić, trzeba mieć wiele informacji, tak? Więc. E, żeby on był jak najbardziej żeby, żeby realistyczny. Był realistyczny. Tak, bo nagle na przykład, no, powiedzmy, że. Idziemy, idziemy przez no chociażby na idziemy przez my na biegunie południowym jest, i wpadamy do szczeli, załamuje, mhm. załamuje się pod nami śnieg. Jesteśmy w moście śnieżnym, czy na moście, i zawisamy na szczelinę. Co wtedy robimy? E, możemy oczywiście czekać, aż padniemy, ale być może możemy wymyśleć właśnie dzięki temu, też e, możemy zidentyfikować krytyczne sytuacje i e, znaleźć związania, Ale t, puszczanie takiego filmu właśnie ma jeszcze, ma jeszcze taką, jeszcze inną wartość. Mianowicie taką, że umysł jakby nie do końca rozróżnia między wyobrażeniem a rzeczywistością. Jeżeli coś wyobrażamy, mm -hmm. to umysł jakby... Reaguje emocjami też. Przyjmuje to, jakby to się działo naprawdę. Mm -hmm. Więc dzięki temu też e, jakby oswajamy, budujemy też podświadomości całą tą drogę i też... E, Dzięki temu, że jakby to osadza się w naszej świadomości, później też łatwiej sobie poradzić właśnie z dystrakcjami, z niepokojami i też automa właśnie automatycznie możemy reagować na pewne sytuacje, które, e, które normalnie po prostu być może byśmy sobie moglibyśmy sobie mm -hmm. z nimi nie poradzić. Jeszcze tak pomyślałem sobie, że jeszcze jeden takim narzędziem, e, przy okazji to już ostatnie takie narzędzie, ale to jest też ciekawe narzędzie, do budowania właśnie wolności psychicznej jest e, e, rytm dnia. Bo dla, pamiętam, że jak, e, byłem młodym człowiekiem, czy jak byłem młodszy, czy jak e, byłem dzieckiem, to zawsze wydawało mi się, że e, taki porządek, który już nie wstaje, który kłada się spać, że to nie ma sensu, że prawdziwa wolność to jest po prostu to, że robię, co chcę, mhm. tak? I kiedy chcę i tak dalej. Ale właśnie też według naukowców, to też okazało się później, ale to był też taki jakby kluczowy element moim przygotowania do bieguna, że jakby zaplanowałem co do minuty każdy dzień, tak, czyli rytm miał właśnie, o której godzinie wstaję, o której zaczynam gotować posiłek, o której topię wodę z lodu, o której się pakuję, o której mhm. idę, każdą przerwę. Cały dzień, jakby, czyli z góry podjąłem wiele decyzji. I okazuje się, że codziennie mamy pewną energię do podejmowania decyzji, no powiedzmy na 50 decyzji, jeżeli tą energię, 50 jednostek, jeżeli tą energię stracimy, to każda nasza następna decyzja jest gorsza i to niezależnie od tego, czy to jest decyzja odnośnie, nie wiem, tego, czy zainwestujemy milion złotych na giełdzie, czy na przykład jaką koszulkę ubierzemy, czy, czy dzisiaj weźmiemy prysznic, czy wykąpiemy się, czy co zjemy na śniadanie. E, dlatego jakby im więcej decyzji podejmiemy z góry, tym więcej mamy przestrzeni, żeby zająć mhm. się ważnymi decyzjami. To jest też właśnie budowanie odporności. Staje się to łatwiejsze, ale też z drugiej strony ta rutyna jest taka bardzo znaczy, stabilna dla naszego organizmu Tak, i właśnie, i że też prawdziwa wolność to nie jest chaos. Mhm. Właśnie to jest to, że, że wolność to nie jest chaos, a często właśnie... No w ogóle jakby ja przede wszystkim jestem filozofem z wykształcenia i dla mnie właśnie też jakby taką kluczową rzeczą w ogóle w życiu jest język i to, że granice mojego języka są granicami mojego istnienia. No ale to mhm. już inne zagadnienie, ale, ale to właśnie jest ciekawe, że wolność to nie jest chaos. Mhm. Powiedziałeś jeszcze o porażkach i to myślę, że jest bardzo też ważnym aspektem, mhm. że nie wszystkie metody, czy to planowania swoich celów, czy to budowania odporności psychicznej, muszą skończyć się sukcesem, żeby Jasne. były wartościowe. I, I z tych porażek też należy umiejętnie się dostać albo je po prostu zaakceptować. Jak ty to rozumiesz? Ja to rozumiem w ten sposób, że moje życie w większości to są porażki tak naprawdę i często um, jakby sukces to jest szczyt góry porażek i ludzie mhm. właśnie chcą osiągnąć sukcesy, ale nie chcą zaakceptować <gry> tego, że droga do sukcesu wiedzie tylko i wyłącznie przez porażki. Świetnie to ujął Winston Churchill, który powiedział, że Sukces. Winston Churchill, czyli premier Wielkiej Brytanii, który, no, który był jedną z najważniejszych postaci historycznych XX wieku, a może i wielu wieków, właśnie Winston Churchill powiedział, że sukces to jest podążanie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Mm -hmm. I pamiętam, że kiedy, kiedy właśnie wybierałem się na bieguny, to Reżyserem filmów wtedy o tych biegunach, o tych wyprawach, przygotowaniach był Jurek Sudel, który, który świętej pamięci i Jurek właśnie powiedział, kiedy właśnie się martwiłem, czy osiągniemy sukces, to idziemy na biegun, że by się nie martwić, że najlepsze, on był wbitym reżyserem jakby filmów dokumentalnych, filmów filmów, właśnie o. W wyprawach, o filmów himalajstycznych, alpinistycznych, wiedział, że największe jego sukcesy właśnie filmowe to były filmy był film o porażkach. Mm -hmm. I to mi dało do myślenia, że jakby, że chcemy tylko i wyłącznie sukcesów, ale tak naprawdę najważniejsze jest doświadczenie. Że jakby, że nie, często jakby sukces i porażka to są dwie strony jakby tej samej monety. To my nadajemy wartość jakby temu i jakby się nauczyłem tego, żeby czerpać radość z porażek, tak, żeby też jakby życie, jakby to są chwile, które, w których coś przeżywamy, nie zawsze nam się uda osiągnąć cel, ale jeżeli jakby potrafimy zrozumieć, co się stało, to często porażki są równie ważne, a czasami ważniejsze niż... Często jakby przez porażki tak naprawdę możemy się czegoś nauczyć. To jest mhm. tak jak w szkole, tak, jeżeli... Nie robimy ćwiczeń, nie robimy błędów, to też nie widzimy, jakie są granice naszej wiedzy, więc tak naprawdę to porażki czegoś nas uczą i tak kiedy sobie myślę też o, o swoich wyprawach, to właśnie dzięki tej umiejętności odbijania się od porażek, temu, żeby jakby zawsze wierzyć, zawsze mieć zaufanie do, do siebie, do rzeczywistości i nie przywiązywać się do porażek i do sukcesów, to jakby większość moich sukcesów wziął się z porażek. Tak, taki przykład. Pamiętam, że miałem upłynąć ziemi dookoła, ale jakby właśnie to była porażka, że nasz jak został, można powiedzieć, zaresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa mm -hmm. i jakby straciliśmy wszystko, dosłownie, więc... I gdyby nie ta porażka, to gdyby mi się największa porażka w życiu, pracowałem 3 lata chyba, żeby ta prawa się odbyła. Ale gdyby nie ta porażka, to nigdy bym nie zdobył biegunów. Inny przykład, chciałem przejść Antarktydę bez pomocy zewnątrz całą. To, to w ogóle to jest fundamentalny przykład, bo, bo właśnie bo ja na, jako pierwszy człowiek zdobyłem dwa bieguny w jednym roku, mm -hmm. doszedłem na biegun południowy i rok później chciałem przejść całą Antarktydę, czyli biegun, to co było. Rok przed tym sukcesem był w połowie drogi, i wtedy właśnie doszedłem do bieguna i musiałem przerwać wyprawę. I to, co było sukcesem, jakby rok temu, nagle stało się porażką największą moją porażką, mm -hmm. może polową. Ale dzięki temu, że potrafiłem wyciągnąć wnioski z tej porażki, to też jakby była wyprawa z Jankiem Melą. Więc tak naprawdę to, to właśnie my nadajemy wartość, jakby zdarzeniom, i, i nie ma. Nie ma się co przywiązywać ani do sukcesu, ani do porażek. Życie to jest doświadczenie i jakby to najważniejszy zawsze następny krok. Mm -hmm. I wyciągnięcie wniosku, wniosków z tego, co się stało, i też cieszenie się jakby dniem dzisiejszym, niezależnie od tego, czy, czy jakby nasze przyciągnięcie zakończyło się sukcesem czy porażką. Ważne, że żyjemy, że możemy iść dalej i że coś możemy zrobić z tą wiedzą. Mm -hmm, że możemy jakąś lekcję wyciągnąć. Wspomniałeś wcześniej już też o centrach mocy i o kongresie, marszach związanych z, tym, z tą organizacją. Czy mógłbyś tak na koniec powiedzieć, jak można skorzystać, jak można dołączyć się do, do tych akcji? Tak, oczywiście. Jest strona Kamiński Foundation.life i marekkamiński.com. I na tych, na, na tych stronach, czy też Kamińskiej Akademii, na tych stronach są informacje, o tym, co robimy, o naszych programach, o tym, jak można do nich dołączyć. Jest też strona marszmocy.com, i tam też na tej stronie można zobaczyć, jak dołączyć do najbliższego Marszu Mocy, na który Was serdecznie zapraszam. On będzie 6 października mhm. w Trójmieście. Start z Gdańska. 4-5 października organizujemy też w Trójmieście w Gdyni. Kongres Mocy, na który też was serdecznie zapraszam. Co do reszty naszych programów, takich właśnie jak testy odporności psychicznej, kursy odporności psychicznej, warsztaty dla młodzieży w szkołach, czy warsztaty dla samorządów, czy też warsztaty dla, dla firm, dla organizacji, to też zapraszam na stronę Marek mamy tam taki mm -hmm. konfigurator, gdzie można wpisać jakby swój problem, czyli czy, czy chodzi o jedną osobę, czy mm -hmm. chodzi o organizację, czy chodzi, y, jaka, jaka forma jest najlepsza? Czy forma online, czy offline, czy mieszana, czy hybrydowa, jaka długość. I ten gen generator właśnie generuje rozwiązania, które mamy i, i jak i też sposób w, jaki sposób, w jaki można z tych rozwiązań skorzystać. Także zapraszam przede wszystkim na stronę marekamiński.com, gdzie są informacje o, o tym wszystkim, co robimy. E, tak. Będzie się działo dużo. Będzie się niedługo. działo. Też e, zaczynamy działać w Stanach, także tak, 12 października e, będzie marsz e, marsz mocy empower walk dokładnie mm -hmm. e, w Central Parku w Nowym Jorku i mam nadzieję, że to będzie nasz początek też naszego e, naszej pracy właśnie w Stanach. Też planuję taką podróż e, empower tour po Stanach mm -hmm. właśnie połączoną po różnych miastach Los Angeles, Chicago e, właśnie Nowy Jork, e, Nowy Orlean, Waszyngton, Pittsburgh i inne miasta, gdzie będą właśnie warsztaty dla szkół polonijnych, głównie z odporności mm -hmm. psychicznej, ale także e, spotkania autorskie związane właśnie z książkami, takimi jak Polaris, Dziennik Mocy czy, czy Power for Star. Także zapraszamy. Niech moc będzie z wami, ale tej, tej mocy przede wszystkim to, co robimy, są narzędzia, które mogą znaleźć, pomagają znaleźć drogę do siebie, ale przede wszystkim e, trzeba zacząć od siebie i też nie ma dróg na skróty. I naprawdę warto zainwestować jakby w swoją odporność, ponieważ jakby żyjemy w czasach, w których e, to będzie jedna z najważniejszych kompetencji, czy najważniejsza kompetencja mm -hmm. XXI wieku. Tak. Mam nadzieję, że ta rozmowa też będzie takim elementem, narzędziem <laughs> budowania mocy, sprawczości, odporności psychicznej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja w ogóle na koniec tak powiem, że dla mnie w sumie najważniejsze właśnie są słowa. Znaczy, że na początku było słowo, i na końcu mhm. też pewnie będzie słowo. Więc najbardziej właśnie lubię, lubię, tworzyć, lubię tworzyć słowa, pisać książki, tworzyć programy. I myślę, że, że właśnie ta refleksja nad słowem, nad językiem, który, który używamy, jakby historia, znaczenie, które nadajemy słowom i historia, którą jakby o sobie opowiadamy, światu i sobie, to, to jest właśnie to jest źródło do naszej mocy. Mm -hmm. Coś, co każdy może wykorzystać. Tak, ta moc jest w nas, jest w nas, jest nawet nie tyle na wyciągnięcie ręki, mm -hmm. co na to, żeby zajrzeć w głąb siebie przy pomocy słów właśnie. Dzięki wielkie Marek i zapraszamy Was do sprawdzenia działalności. Dzięki, Dzięki za rozmowę. OSHI Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.